i żeby informować przedsiębiorców, czy też ludzi, osoby fizyczne, na czym to wszystko polega. Nie trudnymi słowami, nie górnolotnymi słowami, tylko tak zejść do poziomu funkcjonowania, czy prowadzenia działalności, czy prowadzenia gospodarstwa domowego i pokazywać korzyści, jakie mogły się pojawić dzięki właśnie ochronie środowiska, czy ograniczaniu zużycia plastiku, czy termomodernizacji budynku, bo wtedy oszczędzamy energię i przez to mniej węgla się zużywa. Także to wszystko jest bardzo ważne. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ma też swój udział, z tego co rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem, jeżeli chodzi o wspieranie tych właśnie proekologicznych rozwiązań. Mam na myśli te prace, które współfinansowaliście, jeżeli chodzi o kruszywo i wykorzystanie odpadu. Proszę nam powiedzieć, o co chodziło. To już mówię, o co chodzi. Fundacja brała udział we współfinansowaniu projektu, który polegał na tym, że jeden z przedsiębiorców wymyślił taki proces, w którym pył, który pozostaje w ramach produkcji energii z elektrociepłowni, może być wykorzystywany do produkcji kruszywa lekkiego. I aby wdrożyć ten produkt, konieczne były miliony złotych. I to takie, no, kilkanaście milionów złotych. Ten produkt był bardzo innowacyjny, jest bardzo innowacyjny nadal. Był wsparty dotacją, ale tych środków nie wystarczyło, był wkład własny przedsiębiorcy i my jako fundacja również zainwestowaliśmy w ten produkt. To jest bardzo trudne. To jest, tak jak ja osobiście jestem przeciwnikiem dotacji, tak tutaj przy tego typu przedsięwzięciach uważam, że dotacja jest konieczna. Bo jest to, bardzo często te projekty związane z odzyskiem odpadów są bardzo kosztowne i związane z dużym ryzykiem. W tym wypadku wiązało się to z ryzykiem, no, kilkunastu milionów. I bez takiego wsparcia ten produkt nigdy nie zostałby wdrożony. Natomiast na dzisiaj mamy produkt, który jest kruszywem lekkim, który może być wykorzystywany do chociażby ogrodów na dachach, bo to jest lekki, ale bardzo wytrzymały surowiec, może być używany jako podłoże do budowy dróg, mostów. I to jest wdrażane, to oczywiście wiąże się z długim procesem właśnie chociażby edukacji i przekonania firm budowlanych, czy też wykonawców do tego, że taki surowiec może być użyty. No ale są sukcesy i miejmy nadzieję, że ten projekt będzie zakończony wdrożeniem pełnym i zyskownością. Jeden z punktów naszej agendy jest kwestia związana z OZE, ale patrzę na czas, że chyba będziemy musieli pójść dalej. Zwłaszcza o OZE rozmawialiśmy dosłownie przed chwilą też tutaj na Wschodnim Kongresie Gospodarczym, więc może tylko w formie skrótu. Jeżeli chodzi o Polskę Wschodnią, no to wiadomo, fotowoltaika tutaj ma się dobrze. Nie ma, że tak powiem, społecznego sprzeciwu, jeżeli chodzi o tego typu inwestycje. Gorzej z energetyką na lądzie, tutaj kwestie krajobrazowe, obecności terenów zielonych i problemy związane z przepisami, ale też to, co wybrzmiało i tutaj jakby trzymając się tego tematu gospodarki cyrkularnej, której nie poruszaliśmy na sesji o OZE, to był temat biogazowni. Biogazowni, których absolutnie jest mało i tutaj teraz patrzę na prezesa Arnolda Rabiegę z Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej. Tych biogazowni nie jest za dużo, a wydaje się, że ona idealnie wpisuje się w założenia GOZ-u. No to czemu tego tak mało i czy może właśnie to, że dążymy do tej gospodarki obiegu zamkniętego, może to spowodować renesans, jeżeli chodzi o tego typu instalacje, skądinąd małe? No tak, to się zgadza. Biogazownie rolnicze to przez wielu traktowane są w pierwszej kolejności jako instalacje służące utylizacji odpadów, a dopiero w drugiej kolejności jako elektrownie. Nie produkują energię elektryczną, energię cieplną z odpadów, które wydzielają metan. Ten metan można wykorzystać do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego, swojego przedsiębiorstwa, swojego gospodarstwa rolnego, a niekoniecznie do ogrzewania klimatu. Natomiast dlaczego tych biogazowni jest na dzisiaj tak mało? Tak naprawdę wszystko zależy od
przepisów, na podstawie których takie biogazownie mogą funkcjonować. To jest temat rzeka, dlaczego biogazowni jest tak mało. Więc nie będę go rozwijał, bo jak pan sam zauważył, nie mamy na to czasu. Natomiast... To najprościej mówiąc, komu i jak szybko może się to opłacić, inwestycja w tego typu instalacje? Przede wszystkim tym podmiotom, które mają własny surowiec, czyli przede wszystkim większe gospodarstwa rolne, gospodarstwa hodowlane. Biogazownie też wykorzystywane są na oczyszczalniach ścieków, na wysypiskach śmieci, chociaż akurat odzysk metanu na cele energetyczne z wysypisk śmieci jest dosyć skomplikowanym procesem technicznym, ale możliwym i opłacalnym. Akurat w ciągu ostatnich kilku lat przepisy dotyczące biogazowni dosyć mocno się zmieniły i kwestia biznesowa, jeżeli chodzi o rozwój biogazu, wygląda już znacznie, znacznie lepiej. Pan minister Korowiec. Tak się dzieje i od razu problem. Ja oczywiście myślę, że biogazownie powinny towarzyszyć zwłaszcza zwiększonej hodowli mięsnej. Natomiast wydaje mi się, że strukturalnie biogazownie w porównaniu z fotowoltaiką czy wiatrem zawsze będą w defensywie, w tym sensie, że jak raz kupię panel słoneczny, to go w zasadzie nie muszę obsługiwać i prąd jedzie z tego panelu do sieci. Natomiast biogazownia wymaga jednak nakładów pracy, w związku z tym ma koszty operacyjne. No, w związku z tym jako uzupełnienie biogazownia, jako uzupełnienie wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków, to ma swoje uzasadnienie. Natomiast dodatkowo rozwijać tego nie ma co, bo strukturalnie to będzie zawsze w defensywie cenowej w stosunku do innych odnawialnych źródeł. To akurat zależy od tego, w jaki sposób podejdziemy do tego biznesu. Tak się składa, że biogazownia z 1 MW mocy zainstalowanej wyprodukuje 8 razy więcej energii niż fotowoltaika z tego samego megawata. Panie dyrektorze, mikrofon śmiało. Tak, nasze pytanie, jaka jest różnica w cenie postawienia farmy fotowoltaicznej, powiedzmy 1 kW, załóżmy 3000 zł, a ile kosztuje taka właśnie biogazownia, która produkuje tą samą? Można powiedzieć, że megawat mocy zainstalowanej biogazowni kosztuje 3 razy więcej niż megawat fotowoltaiki. Fotowoltaika rozwija się dlatego, że jest prostym biznesem rzeczywiście, natomiast biogazownie są bardziej złożone i mają koszty operacyjne, ale mają też ogromne zalety. Przede wszystkim to, że produkujemy energię elektryczną i ciepło. Produkujemy przez 8000 godzin w roku, czyli praktycznie non-stop. No i są to źródła głębokiej regulacji, tak dalece idącej, że ani fotowoltaika, ani węgiel nie są w stanie tak dobrze reagować na to, co się dzieje w systemie, jak biogazownia. Natomiast ten potencjał na dzisiaj jest niewykorzystywany. Nie ma mechanizmów, które by te zalety premiowały. Więc to jest kwestia zmiany podejścia. Oczywiście są koszty operacyjne, natomiast w przypadku elektrowni węglowych też mamy koszty operacyjne, bo musimy z kilometra wykopać węgiel, a potem przewieźć go 600 km do miejsca docelowego i spalić. Więc myślę, że dostarczenie kiszonki kukurydzianej 10 km do miejsca docelowego jest przy tym niewielkim wyzwaniem logistycznym. Ja myślę, że z węglem nawet pan minister Tchórzewski zrozumiał, że to już jest raczej papa. Ja nie jestem taki przekonany, ale... Dobra, skupmy się na tym, czego mamy dużo. Tutaj będę się teraz kierował do Lasów Państwowych. Drewno. Jeden z wątków, które mamy wpisane w agendę, to ekobudownictwo. No i rzecz, jeżeli chodzi o drewno, ekobudownictwo, domy, wieżowce. Tutaj też mamy wielkie plany. One oczywiście też częściowo są nacechowane politycznie, ale skupmy się na konkretnych projektach. Daleko nam oczywiście do tego, co osiągnęli Norwegowie czy Kanadyjczycy, którzy budują wieżowce w całości z drewna, niedawno oddany do użytku. Najwyższy drewniany wieżowiec w Norwegii i trzeci najwyższy budynek w ogóle w tym kraju.
18 pięter i 85 metrów wysokości w całości z drewna, oczywiście w odpowiedniej technologii, w tym nawet szyby windowe, które wiadomo muszą być solidnie wybudowane. To jest rzecz, która jakby ciężko w ogóle się do tego porównywać, jeżeli chodzi o polskie realia, bo przynajmniej śledząc to, co robi rynek deweloperski i jakie są tendencje w kraju, ciężko przekonać Polaków do tej drewnianej zabudowy. Traktujemy ją jako mniej stabilną, podatną, jeżeli chodzi o wpływ czasu. No więc jak to jest z tymi naszymi planami, jeżeli chodzi o domy drewniane? Wiemy, że polskie lasy nie tak jak chciało Ministerstwo Środowiska, ale jednak zaangażowały się w projekt polskich domów drewnianych. Może zanim odpowiem jeszcze panu redaktorowi na to pytanie, to jeszcze właśnie tych budowli plastikowych tak sobie tylko skończę ten temat. Bo tak naprawdę chyba nie tylko butelki plastikowe są problemem, bo tak sobie wyorientowałem, sobie przygotowałem się, że butelki plastikowe rozkładają się 450 lat, a butelki szklane 500 lat. I właściwie mam wątpliwość, na przykład te butelki, które tutaj są liczone, podlegają recyklingowi, ale wiele nawet naszych butelek szklanych, które kupujemy, niekoniecznie w postaci napojów wysokoenergetycznych. Także teraz muszę przebrnąć organizatora, na pewno można je napędzić jeszcze raz. O, być może tak. Natomiast też z tym jest problem, tak? Bo szkło też się rozkłada dosyć długo, więc to też jest problem. Z tym, że szkło łatwiej jest obrobić w turbie. Tak jest? Tak. Gorzej tylko, że nie zawsze są do tego znów trafia. Dokładnie. Natomiast odpowiadając też to, co pan redaktor rozpoczął temat. Tak, budujemy z drewna. No my jako lasy wychodzimy z założenia, że gdzie jak nie w lasach szukać najbardziej odnawialnego surowca, jakim jest zwyczajnie drewno. Nie sposób się z tym kłócić. Zresztą Niemcy jako kraj dopłacają wręcz do wycofywania się z ogrzewania domów gazem, ropą. Dopłacają do wszelkiego rodzaju instalacji opartych na odnawialne źródła energii, w tym drewno. My jako lasy państwowe oczywiście pozyskując rokrocznie na poziomie 42 do 4 milionów metrów sześciennych drewna, przy czym, co jest bardzo istotne, w sposób zrównoważony, bo pozyskuje się rokrocznie 60% maksymalnie, w tej chwili to się nie spełni 70% tego, co rokrocznie przyrasta. Czyli i tak jeszcze zostaje na pniu, mówiąc kolokwialnie, 1/3 tego, co rokrocznie przyrosło i się odkłada. Przepraszam panie dyrektorze, tylko jakby uzupełnię, bo to nawet minister Piotr Woźny i zresztą cała walka ze smogiem jest też oparta na wyrugowaniu właśnie drewna z domowych palenisk, pacz Kraków. Więc jakby nie to jakby, przepraszam, ale mnie to nie przekonuje. Przekonuje mnie to, że jest to jednak nieekologiczne źródło energii. Czy problem z spaleniem drewnem w sposób nieekologiczny jest jego odpowiednie sezonowanie, tak? Bo odpowiednie przygotowanie. Tylko nie panu mokre drewno, tak? Tak jest. No bo to właściwie jest problem. Odpowiednie sezonowane drewno jest surowcem, który jest czysty. Można powiedzieć czysto ekologicznie. Zresztą, gdybyśmy chcieli tak ocenić, no to rocznie, tak sobie notowałem, 1 hektar lasu wbudowuje w siebie 3600 kg dwutlenku węgla. Co dla zobrazowania, tak gdybyśmy chcieli, jak to się przekłada na nas, na ludzi, no to na godzinę taki hektar lasu wbudowuje w siebie tyle dwutlenku węgla, co 200 osób w ciągu w tym samym czasie wydala, tak? A jednocześnie jeden hektar lasu daje 700 kg tlenu, więc ten czynnik w drugą stronę jest zawsze pozytywny, jakby nie patrzeć. Co z budownictwem? Natomiast budownictwo to rzeczywiście lasy państwowe w swoich projektach rozwojowych umieściły dwa projekty rozwojowe. Jeden z projektów rozwojowych był skierowany bardziej w kierunku odnawialnych źródeł energii, polegający na ograniczaniu zużycia energii poprzez termomodernizację budynków, w tym instalacje urządzeń opartych na odnawialnych źródłach energii, a drugim projektem był projekt Polskie Domy Drewniane. Przy czym ten projekt w zakresie lasów przede wszystkim polegał na tym, żeby
poprzez tego typu projekt rozwojowy promować budownictwo drewniane. Promować budownictwo drewniane jako ta forma budownictwa, która jest w najmniejszym stopniu obciąża bilans dwutlenku węgla, a jednocześnie zagospodarowuje dwutlenek węgla budowywany drewno na lata, tak? Bo oczywiście to też jest czystsze ekologicznie, żeby drewno spalić, ale najczystszym ekologicznie procesem, jaki można by było zrobić, to jest używanie drewna do wielu jak najszerszym zakresie obszarów w gospodarce, czyli budowanie dwutlenku węgla, który wbudowany został w drewno, chociażby w budownictwo drewniane w domy, tak? Więc jednym z tych zadań, założeń projektu Polskie Domy Drewniane jest popularyzacja budownictwa drewnianego, opracowanie, bo dyrektor Generalny Lasów Państwowych zarządzeniem z 2016 roku wprowadzając projekt rozwojowy, wymóg na jednostkach organizacyjnych, a więc w leśnictwach, obowiązek stosowania się do standardowych projektów w zakresie budowy nowych sieci leśniczówek, używając jak największą ilość materiału drewnianego. Więc w głównej mierze po stronie lasów w tym wymiarze działa taki projekt rozwojowy. Musimy zdać sobie sprawę, bo chociażby z wczoraj, bo część naszych nadleśnictw buduje nowe kancelarie, tak, nowe siedziby nadleśnictw. Sami Państwo wiecie, że teraz budownictwo i koszty budownictwa są znaczne, tak? Rosnące koszty pociągają konieczność angażowania coraz większej ilości środków. Jednak staramy się zwiększać ilość tego drewna wykorzystywanego jako surowiec. Przykładem jest chociażby nadleśnictwo Żednia, okolicznie niedaleko, które chciało wybudować kancelarię w systemie modułowym z wykorzystaniem drewna. I problem jest, że de facto 23 zapytania wysłane do 23 firm, które są, część z nich jest w stowarzyszeniu, produkcji domów drewnianych, nie zgłosił się nikt, tak? Problem, oczywiście tam są jeszcze problemy terminów, ale jeszcze nie ma rynku na to po prostu w Polsce. Tak, niektórzy mówią, nie ma rynku, natomiast jest rynek Skandynawia, Niemcy. Wiele naszych firm, to nie jest tajemnica, nawet niedaleko Bielsko-Podlaskiej, gdzie są firmy, które bardzo dobrze prosperują, gospodarują na naszym drewnie, ale z wykorzystaniem technologii zachodnich i wysyłają swoje produkty jeszcze jednak głównie na rynek zachodni, też skandynawski, tak? Więc póki co jeszcze nie ma tego, więc my jako Lasy Państwowe w swoich projektach rozwojowych jednym z założeń jest to, żeby to wypromować, żeby znów powrócić do tej tradycyjnej metody budowania domów z wykorzystaniem drewna, nawet drewna okrągłego, wali. No to jest po prostu ekologiczne. Zostało nam 6 minut. Ja mam jeszcze swoje pytania, ale mogę też nie zrezygnować, jeżeli Państwo macie jakieś pytanie do któregoś z prelegentów, to ja podejdę. Ale zróbmy to dosłownie bardzo krótko. Proszę przedstawić te pytanie. Ja proszę. Rafał Kosno, Federacji Zielonych. Ja mam tylko taką krótką uwagę. Państwo mówiliście troszeczkę o świadomości, ale też o tym racjonalnych zasadach. Moim zdaniem oszczędność czy ochrona środowiska w Polsce wynika z tego na przykład, że ludzie oszczędzają prąd energii. Nie dlatego, że ratują planetę, tylko że po prostu im się to opłaca. Tak samo na przykład dużo ludzi używa autogazu w samochodach. Nie dlatego, że chcą być ekologiczni, tylko że jest taniej. To jest jak gdyby efekt przy okazji, prawda? To, co Pan powiedział o tych butelkach plastikowych, gdyby na przykład była kaucja w wysokości złotówkę za butelkę plastikową, na pewno te butelki nie walałyby się po lasach, nikt nie palił, bo nie myśl pieca, prawda? Bo to by było nieopłacalne. Jeszcze chciałem tylko taką krótką uwagę, bo od 2 lat próbuję namówić organizatorów do takiego panelu dyskusyjnego o Puszczy Białowieskiej. Niestety, jak się dowiedziałem, nie ma zapotrzebowania z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego, szkoda, bo w logo mamy żubra, prawda? To też jest bardzo ciekawa dyskusja, bo z tego, co się dowiedziałem, to trzy nadleśnictwa przynoszą około 20 milionów strat na tym terenie, z turystyki jest 100 milionów, ale zysku. Pomimo tego, że tam jest tylko 200 tysięcy turystów, podczas gdy Zakopane jest 2 miliony, czyli można by to zwiększyć 10-krotnie nawet te zyski z turystów, prawda? I tu przy okazji kończąc, chciałem Państwa zaprosić jutro w piątek. Pytanie jakie miało być? To może tak się podzielę uwagą, już kończę w takim razie. Organizujemy takie właśnie obrady okrągłego stołu dla Puszczy Białowieskiej, Festiwal Żubra, Centrum PSS z Połem 74, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany. Zapraszam serdecznie. To ktoś, czy ktoś ma pytanie? To ja. Pan Paweł, odnieść się do tego, co Pan powiedział? Jasno. Chcesz powiedzieć? No, proszę, to Pan Dyrektor. Proszę bardzo. Pani, proszę bardzo. Halina Krasunkiewicz, to jest Kaliszna.
uczestniczę w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach i około 2 lata temu, przypuszczam, że to 2 lata temu albo 3 lata temu, poznałam pana, który zainteresował mnie drzewami tlenowymi. Czy tutaj osoby, które są obecne, coś słyszały na temat drzew tlenowych? Czy są prowadzone w Polsce badania na temat prowadzenia na szerokim polu tych drzew tlenowych? Bo z tego, co ja wyczytałam w internecie, jedno drzewo tlenowe potrafi, drzewo zostało laboratoryjnie stworzone, potrafi wyprodukować 10-krotnie więcej tlenu niż takie drzewa, które są normalnie przez nas spotykane. To ja skrócę. Pytanie było, czy macie Państwo wiedzę, czy takie badania są robione? Ja osobiście słyszałem o tym. Przy czym póki co, jeśli chodzi o lasy państwowe, tak. W ogóle w miastach, czy coś w Polsce w tym temacie się dzieje? Czy wiem, że jedna z firm warszawskich, mieliśmy takie spotkanie, siedzieli w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. To była firma, która przede wszystkim celem jej była to poprawę wizerunku, bądź też zwiększenie świadomości społeczeństwa, tak? I ona przedstawiła taki projekt, dokładnie to się nazywał projekt parków tlenowych, tak? Ale on był oparty o tą ideę drzew tlenowych. My w lasach, gospodarując w imieniu Skarbu Państwa, nie jesteśmy w stanie wejść z takimi projektami, bo przede wszystkim gospodarujemy na gatunkach rodzinnych, krajowych, tak? Były różnego rodzaju czasy, kiedy próbowano wchodzić w plantacje drzew, chociażby drzew szybko rosnących. Później okazuje się, że natura weryfikuje pewne projekty i pomysły. Nie wszystko się udało, tak jakby się zamierzało, a może inaczej. Udało się, bo się uczymy, tak? Uczymy się czasem na błędach, czasem czegoś się dowiadujemy nowego. To w lasach jako osobiście to powiem tak, ten projekt, pomysł słyszeliśmy, ale sami osobiście tego nie stosujemy. Być może któryś z kolegów ewentualnie się odniesie jeszcze. A ja tylko chciałem odnieść się do tego, co Pan powiedział. To ja bardzo serdecznie Pana zapraszam. Jakby Pan miał ochotę podyskutować na temat Puszczy Białowieskiej, to już mieliśmy 7 spotkań eksperckich na terenie leśnictwa w Białowieży, na które przyjeżdżają organizacje pozarządowe, przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele ministra środowiska, też ze strony Lasów Państwowych, eksperci, leśnicy, na które serdecznie Pana zapraszam, bo tam rzeczywiście dyskutujemy o problemach Puszczy Białowieskiej, bo jak częściowo z Państwa na pewno wiecie, problem Puszczy Białowieskiej nie jest prosty, żeby tak lekko powiedzieć, bo to jest skomplikowana sprawa, a na pewno każdy ma na sercu i każdy ma na myśli, żeby te dobro narodowe, jakim jest przecież Puszcza Białowieska, ale nie tylko na skalę Polski, ale na skalę światową, był zachowany, tak? I leśnicy od lat gospodarując na terenie Puszczy Białowieskiej o to dbają, dbają i dbać się zamierzają, tak? Więc jeśli Pan miałby ochotę, to nawet po spotkaniu zostaje Pan kontakt, to wyślemy do Pana zaproszenie na te spotkania, chociaż te spotkania były otwarte, bo ogłaszane były na stronach, informacje były na stronach nadleśnictw. I 2 zaproszenia mieliśmy. Żeby obciążyć nadleśnictwo, czy ktoś jeszcze ma pytanie nie do Lasów Państwowych, żeby już troszeczkę równowagi w tym wszystkim wprowadzić. Wszystko. Przepraszam, ja wrócę do tych drzew. To może już po spotkaniu, dobrze? Bo musimy kończyć. Ja kończąc tylko chciałem powiedzieć, że temat naszego panelu, czas na zielony biznes, to nie brzmi jak apel, tylko jak stwierdzenie faktu. A fakt jest też taki, że nasze spotkanie dobiegło końca. Ja Państwu bardzo dziękuję. Dziękujemy też za udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym.